Ech, ale że się obsikał. No. No. Live. To też jest beta, no to wiadomo, że mogą być jakieś popieprzone rzeczy, ale... Ja chyba... Wiecie co? Luj, wyślę Roberta na nową arenę na test. Chyba se da radę, a w tym czasie na tą pójdziemy tym. Jak dead, no co ty gadasz? Jak zdechnie? Nie może zginąć. Masz kontakt z Julią Żugaj? Może. Ten zablokował w ogóle pięścią. Tamten tarczą nie blokuje. Dobra. Kurde. Niby to jest beta, ale... Zapieprzony śmietniku. Nie co wiem. Ty piszesz na tym czasie? A może po prostu nie ma balansu? W twojej matce dzisiaj będę tej grze i tyle. Po prostu tarczownik jest dodany do tej gry, ale nie ma balansu, jest useless. Ale kurde, nie wiem, czy on jednak nie jest lepszy od tamtego. Obydwaj są bardzo silni. On i ten z młotkiem. Nie wiem, który jest silniejszy, no nie wiem. Tym nie idziemy na dalszą arenę, bo wykituje. Tylko zadzigamy chłopa na tej. Pyk. Ta jeszcze tarcza mi zwiększa o 60% defa, tak naprawdę, nie wiem. Jak tam, chłopie? Wstałeś już? Ale co, burczykot? Herkinek. Nie no, na początku było trudniej. Ale gierka, wiesz, no jest w połowie. Ja bym ją polecał do kupienia dopiero jak wyjdzie i w nią zagram. Wtedy ci mogę polecić. Albo nie, jeżeli będzie gównem. Teraz to tak... Spoko, gra się zapowiada, ale rok czasu już wyszła, a jest w połowie zrobiona. Jest to dziwne, bo Sworn Saddles po roku już było w 100% od kiedy na Steama je dali. A tutaj na klatę gonk jest posadzony. Dobra, tarczownik moment, obejrzmy. A rozumiem, burczy kot, nie no. Chociaż różnie to bywa. 50%... Czekaj, tu zaraz wyjdziesz, że tarczownik jest dobry na tarczownika tylko. Zobaczymy, ile zablokujemy hitów jego. Jeden. Dwa! No way! O, mój też. Ile on niby miał defa? On miał 21% na bloka. Częściej blokował, niż ja, mając 50. RNG, widzowie. RNG. No już spadło do 11. Chyba, że w tej grze jest tak, że w late game, jak masz dużo defa, to jak oni nie skastują tego skilla, to ty każdy hit blokujesz. I po prostu to już całkowicie w tej grze balansu nie ma.
Kurde. Okej. Jak na razie zamiast tarczownika lepszy byłby typ z młotem. Bo tarcza daje ledwo co dodatkowego tego. No nic, niech se leci, no niech se leci. Skip, to zaczniemy, czekaj, wszyscy byli? I zaczniemy na nowej arenie. Młociarzem. Dobra, nowa arena, zobaczmy ją. 54 na start, no to wygląda na to, że powinno być git, no. Stunik. No jak na razie to jakiś dziamdziak. Jak w dupę dead. Nie wiem, Wilczek, ale bym zrobił niedługo. Jest na PS Plus. 24. To teraz chyba go one-shotuje? Nie, bo on ma defa, więc... Znaczy się resista. Mogę go przyciągnąć, bym go zabił na hita. Aleluj. Tu chyba 4 walki będą. Robercik gotowy na Barcelonę? Dupa. Do końca tego miesiąca codzienne streamy. On ma szansę, a boka 30%. W czerwcu przedłużany stream będzie. Zobaczymy, ile razy zablokuje. Ja już zablokowałem raz. Uuu, on też raz. Ten debuff na bloka jest chyba krótki. Bo już mi zszedł, co odrzucił na mnie. Tak naprawdę może pięściarz im dalej, znaczy się tarczownik będzie tu w miarę. Bo dostanie 3 hity, potem mu wróci szansa na blokę. Nie puszczam nic, kurczyk. Kiedy przedłużany? Ty, tu tylko 3 walki. Nikt tego nie wie tak naprawdę. No, niestety. Dobra, to wyślijmy na tą arenę tak to. Jego. Zobaczymy, czy odda. Wyjebany betoniarzu. 4 Na czym lepiej sterować, ty czy Twitch? Nie wiem, chyba Twitch. Co? Chyba widzisz mnie? Najlepiej to na kick, wiadomo. Bo można mówić... co się chce. Ale wat, ja nie mogę ich nazywać. Oni się sami nazywają. Bruk, salut. Dobra. O, włócznik. Włócznik? To łatwo zejdzie. Na włóczników ja powinienem mieć 100% auto, bo oni są za łatwi. Te walki to jest luj. Ale dużo już zarabiamy tego golda. Ale coraz drożsi też są te parchy. Dobra, tarczownik moment. Zobaczmy może jakiegoś skilla dla niego. To nie daje nic. Za bardzo tu nic nie ma dla tarczownika, jak tak patrzę.
Ty, 33% armora zmniejszy do końca walki? Czemu ja tego nie wziąłem wcześniej na któregoś z moich ludzi? W dupę upę. ...33% armora zmniejsza, w dupę. Ja bym chciał zobaczyć, co te rzeczy dają. A, nie ma tego w ogóle. Nie dodali jeszcze. Okej. Czyli się nie dowiemy. To tak za bardzo, to ja już nie mam skilli. A, jeszcze to miałem później. Tak za bardzo, to na nim już nic nie pasuje. Jeszcze ten poison bym przetestował, ale może potem. Ciekawe, czy jest więcej niż tier 5 bronia. Znaczy, ja 4. Bo jeżeli są, na przykład 7. Ale wydaje mi się, że tu kończy się gra zara, bo tam jest jakiś pałacyk kawałek dalej. Ja nie wiem, czy tu się gra zara nie kończy. No bijesz mnie albo nie bijesz, bo cię pobiję. 50% szansa na bloka. Ile razy zablokowałem? Walka tarczowników to jest ścierw pieprzony po 4 DMG. O! Łącznie ile w tą grę godzin? Teraz 4? Tak do tej pory, bo jeszcze wczoraj graliśmy. Nie wiem, Defrot. Może później. Chyba, że będzie co innego. Weź pasywkę, że dostajesz co turę skill pointa, to w końcu zaczną dużo bić w dłuższej walce. A było coś takiego? Bo niektórzy przeciwnicy to... Co się dzieje? Ty, ja zablokuję kiedyś hita? Po co ja gram pod tą tarczę? Ja pierdziele. Nie umarł, szkoda. Ale ścierwo pieprzone w dupa, ty. Tarczownik. Daj spokój, tarczownik. Ja pierdzielę, ty, no nie mogę, no nie mogę. Niestety, Felixio, nie udałem się tam. Dobra, patrz to. Patrz to. Ja pierdzielę. Powoli dead się szykuje. Dobra. Zmniejszyliśmy mu armor o 33%. Coś dało? Dalej go po 8 bije. Ile on miał armora, tak co? Tarczownik, 20% na blok. 20% chłop ma na blok. Taka ściera. 42% armor, procent. To miało z... Kolejny bugger w grze wykryty.
spadł mu armor. Ale nie wiem czemu tak mało. Powinien o 1/3 spaść. Ja mam więcej szansy na bloka, nie grając tarczownikiem niż on. Ty to widzisz? On ma pewnie więcej defa ode mnie. Ja mam większy. On ma 20% na bloka, ja 25%. To jest bez sensu. Nie widzisz? Ja mówię. Gdzie ta buza, ty? Kurde, czekaj. To Roberta na tamto wysyłam, tak to. A teraz tam boss będzie. Czy on da radę? Chyba da. Siema, kawa, witam. Pocałuj mnie w dupę. Czy włócznik se poradzi, czy skończy jak tarczownik? Czyli jak ścierwo. Ryda. Nie wiem, Miram, możliwe. Możliwe, możliwe. Dzięki, Oskar. Hola. Nie podchodź, dzięki. Chłopa dźgam na łeb. Dobra, nice. Kurde, dobra jest ta gierka. Ale zbliżamy się do jej końca. A, ile mam zapłacić? Z 500. Zaraz się dowiemy. Dobra. Ty, większą szansę on ma na wina? Jakim w dupę cudem? Chodź tutaj. Podejdź do mnie. Podejdź do mnie, słyszysz? Kurde, silny jest, ja pierdzielę. Ale chyba win. Dodasz emotka? Nie. Bo ja nie gram w Gotika. Nie chcę nic z Gotikiem na tym live'ie. Gotik mi mózg przeżarł. Gdzie kryty, no? Ja pierdzielę. Ostatni chyba, tak? A nie, jeszcze jeden będzie, bo będzie boss chyba teraz. 0% na blok. No i? Zero procent na blok. Zablokowałem hit. Boże. A tarczownikiem nic nie blokuje. Ta gra jest niesamowita. Teraz boss. Arenki. Minotaur. Okej. 200 HP ma. Co? Czemu się odsunął? Chodź tu. On się ładuje chyba. Nie muszę ja do niego podejść, muszę ty.
O ja pierdzie, jak mi zacepił na łeb. Ja pierdziele, zablokował. Ty. Nie mów, że dead. Proszę, to jest mój najlepszy zawodnik. Zabił mi go. Kurde, ten jest niezły. Koniec gry, nie. Castico teraz będzie kierował. On to kieruje, ale chyba pięściarz jest jednak lepszy, mi się wydaje. Wysłać pięściarza tam? Nie, jeszcze nie. Najpierw... Kurde, nie wiem tak szczerze. W ogóle ten Castico ma staty tak jak ten typ, co mi umarł przed chwilą. Jakim cudem. Dopiero go kupiłem. Ja nie powinienem tego dodawać? Resistów zamiast defa? Resist się wydaje całkiem. Jaki skill na bossa? Dobra, czekaj. Ja mam przecież krwawienie na bossie, na tym. To krwawienie jest tak szczerze dość useless. Najlepsze na pięściarzu jest autoatakowanie. Zwykłe autoatakowanie oddaje najlepiej. Nie, nie jest OP. Ścierwi. Ale chcę ten skill, co daje jeden skilla co rundę. Jak to zdobyć? Ty, a to nie jest tamto, że daje 10% jakiegoś tego? Bo jak tak, to... W sumie nie jest złe. Liga? Nie wiem, czy będzie liga. Raczej ligi nie. Ale dawno nie było, no trzeba zrobić się dużo. Mapę zasłaniam? Luj z tą mapą. Tu i tak statów nie ma przeciwnika. W sensie jest napisane, no ile ma HP. I szanse nakryta, ale to ścierwi te staty. Ty, czemu on mnie tak mało bije? Ten Andreus Publius. Czemu ja mam tylko 26 nakryta? I tak bardzo często te kryty wchodzą. Coś tu nie gra. Ja pięściarzem raczej zrobię tamtą arenę z Minotaurem na hita. Tylko trochę się boję, bo jak mi pięściarz padnie, to jesteśmy, że tak powiem, w cza dupie. Rozumiesz? Czy nie? Czekaj, czy ja? Okay. Bota na HP się 10% HP leczy. Już lepiej tego skilla na HP się nauczyć, ale też taki... Skill na HP i Vitality lecieć, to by oddało. Pięściarz jest najmocniejszy w grze, ewidentnie. Taka prawda. Lepszy 10% niż martwy Robert. Louis z tym Robertem był useless. Tylko dobre kryty walił po 50, ale rzadko. ...10% blok. Tarczownikiem 50%, 0 bloków i umarł.
ja pierdzie. Dobrze, on zdech. A nie, on żyje. Kurde. Sprzedam chyba tarczownika. Kupię kogoś innego. Bo nie wiem. Albo nie, broń mu wymieniał po prostu. Też na pięści. Nie, nie, ten skill na krwawienie jest useless. Ale chciałem tego skilla? Nie. Tego 700. Luj, biorę to. 1000 teraz jakiś skill. Ale ja chyba już mu nic nie będę brał. Chociaż nie wiem, czy ja bym nie wziął jeszcze tego. To jest niezłe. Jest, pod maga się da grać, ale no mag, co ile ma ten skill pod tego? To mag ci zada max ile? 25% HP jednym hitem raz na 5 tur. No to to ścierwi, nie? Przyznasz. Czekaj, a ten kastik, który to jest ten? Czekaj, ja idę do sklepu, zobaczysz, są rękawica. No muszę pod rękawice grać ewidentnie ludźmi. O, tier 4. Włócznia, ty włócznia. Loj. Czemu Black Blue? Może zmęczonyś? Dobra, założę to. A, bo ja nim jeszcze skilli nie kupiłem. Pododaję trochę. Co ty gadasz? Zarąbista jest ta gierka. Czekaj, co ja chcę? To jest mega useless. Ja potrzebuję to dałem na pięściarzu. To niby jest w porządku. Czekaj, ty, bo teraz chyba jest ten. Prawie ci jednego powiedziałem, że to wali najlepszych, a ty mówisz, że mag useless? No ale on tam, wiesz, no zada 25%, to się wydaje dużo, ale potem już stoi w miejscu. Wydaje mi się, że mocno useless. No. Ja chyba im przed chwilą płaciłem, to nie będę musiał zapłacić, nie? No ja fan Warren Sandals, może dlatego mi się podoba. Ale ogólnie gierka dobra. Chłop jakiego wony sama. To chyba wąs albo takie zęby żółte. Ciężko powiedzieć. Dobra, pyk. To chyba ta, no. 50 już odbija, no to ten młotek jest useless. Bo tak naprawdę on nic nie zadaje. Nie, tarczownik był pieprzony, nie wydawał się OP, to łuska. Ja pieprzę znowu ten dzień, w którym muszę dla tych debili nagrywać to gówno. Ale siano się zgadza, luj. Tarczownika to ja muszę kiknąć albo mu zmienić build, no. Idę zerknąć, czy są jakieś... Ja wszystkim rękawice muszę chyba kupić. Bo rękawice są mega OP. Tier 5. Pyk, pyk. O, i teraz on może trenować. I teraz Dex. Aha, on nie może nadal, czekaj. Zróbmy może tak. Jak on na razie ma to ścierwo pieprzone. Jemu to Dex. To ma zaraz 20, zaraz go wymaksujemy. Ten Vitality już ich nie trenuje. Może siłę trochę? I załóżmy jemu to.
Dobra, git, to wyglądają ci ludzie. Ty, ja go chyba wysyłam na Minotaura, tylko kurde, jak on mi wykituje, to będzie taki luj. Luj, wysyłam go. Pieprzyć. Da se radę. Nie farmakę później, ale nie wiem czy Roblox zaczmy. To gram na razie. Tyle w temacie. Ty, kurde. Jak to? Czekaj chwilę. Zrób tego skrzydła krawędzi, on musi być. Jak go nie dasz? Jak go na takie coś wyślesz? Co ty pieprzysz? Wypieprzonałem na tego skilla. Nie było IP. Dobra, patrz. Ten jest nawet niezły włócznik. On jest taki neutralny, bym powiedział, że on nie jest jakiś OP, ale on też jest ścierwem. Najgorszy jest tarczownik. On jest w sumie na tym samym poziomie, co ten z toporem, młotem i tak dalej. Może nawet jest lepszy, bo na dystans zadaje więcej. A na mele zadaje tyle samo, co tamci. No. Jego chyba można już na nową arenę. Ty, 4 HP zostało. Jego chyba można na nową arenę wysłać. No, on zwiększone DMG zadaje na zasięg. To jest na nim OP. Dobra, tego wyślemy na... Dobra, przetestujmy go z tymi rękawicami tutaj. Ledwo go kupiłem, on już powinien ich rozgramiać na easy. Zapieprzony świetniku! Co ty piszesz na tym czasie? Rzeczywiście, stata dostaje co ten. Ty, ale jakbym miał 30 siły, to bym dostał 3 siły co ten? Jakby się akurat trafiło? Jeżeli tak, no to nawet niezłe to jest, bo to jest 10%. Tak powinno być. Ta, 2 agility dostałem teraz. Kurde, to się ładnie skaluje na tym minotaurze przecież. To ta statystyka plus to ten HP regen. Ta, ja powinienem mieć to i to, ewidentnie. Wtedy chyba już jest taki endgame'owy buildzik, że już nie da się przegrać. I tak się do endu zbliżamy już. Prawdopodobnie jedna arena jeszcze została, ale nie wiem. Tak wygląda na mapie, no. Nie da? No zobaczysz. Teraz Minotaura kładę, a nawet jeszcze nie mam tego buildu, co gadam. Zaraz zobaczysz. Patrz, oglądaj. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!